Witam Was. Paraguay Live, jak zawsze. Moje imię Zbyszek i jak zawsze serdeczne pozdrowienia z Paragwaju. Ze słonecznego Paragwaju, jak widzicie. Fajna pogoda. Do Polski, czy gdziekolwiek jesteście. W Niemczech, w Stanach Zjednoczonych, czy może w Kanadzie, czy może w Australii. Gdziekolwiek jesteście, serdeczne pozdrowienia z Paragwaju. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy przede wszystkim o emeryturach w Niemczech oraz o tym, jak wyemigrować właśnie z Niemiec. Usłyszeliście dobrze. Wyemigrować z Niemiec, nie do Niemiec. Właśnie w odwrotnym kierunku, tak jak myśmy to zrobili, ja z Gosią, przed ponad 15 laty. Okay? Jeżeli Was ten temat interesuje, emigracja oraz renty, emerytury w Niemczech, zostańcie z nami i oglądajcie to wideo. Zapraszam serdecznie. Na razie. Jak większość z Was wie, byliśmy dobre 20 lat w Niemczech. Emeryturki, jeżeli dostaniemy, będą cienkie. To znaczy niskie. Oczywiście jeszcze niewypracowane. Ale o tych skromnych pieniądzach w ogóle nie ma co wspominać. Dlatego trzeba się zastanowić po prostu, jak dalej żyć i jak żyć, a przede wszystkim, gdzie żyć. I o tym porozmawiamy, ok? Tak jak wspomniałem, emerytury w Niemczech są stosunkowo niskie. Naprawdę, wierzcie mi, że nie opłaca się te 35-40 lat zasuwać. A jeżeli nawet dostaniecie te 1000-1200 euro, to one w Niemczech po prostu mają stosunkowo małą wartość nabywczą. To znaczy, co to oznacza? Wy pracujecie i praktycznie na starość, na lata starsze, powiedzmy sobie, to znaczy starsze, my dobiegamy 60, musicie się zastanowić. Każdy euro trzeba 3 razy przekręcać, zanim go się wyda. I po prostu, aby tego uniknąć, to znaczy, aby ten pieniądz, powiedzmy zarobiony, teraz mówmy konkretnie o Niemczech, miał większą wartość, większą siłę nabycia, co musicie zrobić? Oczywiście nie zostawać w Niemczech z tą niską emeryturą, gdzie wartość nabywcza pieniądza jest stosunkowo niska, tylko możecie wziąć przykład z nas na przykład i wyemigrować do Paragwaju. Dlatego my postanowiliśmy właśnie wyemigrować do Paragwaju. 15 lat temu w ogóle prawie nie wiedzieliśmy, gdzie ten Paragwaj się znajduje, tak szczerze mówiąc, między nami, ok? Ale poczytaliśmy, pogoglowaliśmy trochę, przede wszystkim. I dowiedzieliśmy się, że są niskie, stosunkowo niskie koszty utrzymania w Paragwaju. I co dla nas było istotną kwestią, aby te pieniądze, które zaoszczędziliśmy, bo oszczędności też musicie mieć, i ewentualna emerytura w jakiejkolwiek kwocie, nie jest to kwestią istotną. Tutaj na przykład sąsiad żyje z 300 dolarów. No, w zależności od przelicznika nawet 280-250 dolarów renty ma i nie należy do najbiedniejszych. Koszty utrzymania są stosunkowo niskie. Dlatego myśmy stworzyli sobie w Paragwaju, tutaj właśnie, w Paragwaju, w Ameryce Południowej, w kraju, w którym mieszka około 7 milionów ludzi, gdzie powierzchnia jest o 25% większa w porównaniu do Polski, mieszka tylko 7 milionów ludzi. W Polsce mieszka ich prawie 40 milionów. Ludzie, jak to Latynosi, są sympatyczni. Pogoda jest, jak widzicie, no mniej więcej, jedni mówią, 300 dni słonecznych, 250, 280, 310 w roku dni słonecznych. Podatki są stosunkowo niskie. I można sobie stworzyć naprawdę mały raj, do którego często z chęcią wracamy. I praktycznie z chęcią żyjemy tutaj, właśnie tutaj, w Paragwaju. Dlatego jeżeli macie pytania, jak wykorzystać swoją rentę, aby miała ona większą wartość, zwróćcie się do nas z Waszymi zapytaniami. Po to jesteśmy, aby Wam, że tak powiem, tą kwestię ułatwić.
jak wyemigrować do Paragwaju. Trzymajcie się. Tak więc prosimy, zadawajcie pytania, jakiekolwiek macie, bezpośrednio do nas. Wyświetlę wam adres kontaktowy z lewej strony, jak możecie się ze mną skontaktować, a najlepiej również pod wideo, w komentarzach. Zadawajcie pytania, co chcielibyście wiedzieć, co was interesuje, jak pragniecie żyć na wasze starsze lata, ok? Trzymajcie się, na razie, trzymajcie się, hej, hej i subskrybujcie kanał.